To matka. Idę spać. Ja tu chciałam nagrywać, wiesz. Proszę. Proszę. Nie. No dobra, najpierw zajmiemy się losowaniem rysunku, potem rysunkiem i wtedy zobaczymy, co tutaj jeszcze wam wrzucę na tego vloga. No, losujemy teraz Pokemona. Oby było teraz coś ciekawego, fajnego. No, element świąteczny i przeszkadzacz. Chociaż tutaj mój kot starcza jak najbardziej. Dobra, odsuwamy. Teraz patrzymy Pokemona. Dajesz. Vivillon! O, dzisiaj będzie motylkowo. Element świąteczny, świeczka. No dobra, coś tam wykombinuję. A przeszkadzacz? Leśniki. No, to będzie ostro. Będzie, nie, będzie słodko. Będzie słodko. No dobra, to zaczynam. W ogóle miałam za mało czasu, żeby powiedzieć w poprzednich filmach, ale w zasadzie powinnam do każdego rysunku też dodać jakąś historię. Tutaj tylko wspomnę, że Vivillony mają bardzo różne tutaj umaszczenia. Ja najbardziej lubię Vivillona z umaszczeniem Pokebola. Ten Vivillon mi się najbardziej zdecydowanie podoba, ale zrobię tutaj troszeczkę swojego. Na wzór tego różowego, ale go kapkę zmienię. Więc jeśli byście chcieli sobie porównać z Vivillonem tym różowym, to zobaczycie, że są pewne różnice. No ja go po prostu troszeczkę pozmieniam na swoją tej modłę. A jeśli chodzi o historię, no można sobie wyobrazić, że tutaj wszystkie Pokemony są jakby... jest wieczór wigilijny, jest 24 grudnia i każdy się czymś zajmuje po kolacji. Albo w trakcie jeszcze kolacji. No w pierwszym rysunku, gdzie był ten Fennekin, no to jakby Fennekin miał za zadanie zająć się ozdobami świątecznymi i postanowił zrobić sobie taki wianek, powiesił go na ścianie, zrobił sobie selfiaczka, więc ogólnie wszystko ładnie, pięknie. Poprzyczepiał pokebole, no taki, taką miał wizję artystyczną. W przypadku drugiego, no to to był Rockruff, który się przebrał w wersji a la Harry Potter, miał różdżkę, miał okulary i sobie zrobił to takie jakby niby znamie. Tak z sierści oczywiście, to było z sierści, dlatego tam jest też światłocień. I postanowił pobawić się właśnie w przebieranki, bo też mają taką imprezę przebierankową, a tutaj w przypadku Vivillona to on się na przykład zajął deserem, postanowił usmażyć pancake'i czy naleśniki, jak to tam kto woli. Zrobił też takiego pancake'a na górze w postaci Magikarpia, żeby było śmiesznie. Wziął taką szatę swoją, bo ja wiem, że Vivillony nie mogą zmieniać swoich umaszczeń, ale na przykład ten sobie mógł, sobie troszeczkę tak pozmieniał, inny Pokémon mu pomógł i on tutaj zajął się za naleśniki. I mu ładnie tutaj wyszło, masełko, też ładnie, pięknie, świeczuchna, żeby była obok. Najpierw miał wizję, żeby tą świeczkę położyć na naleśniki, ale potem zmienił zdanie i położył na oddzielnym talerzyku. No i to jest jakby historia tego rysuneczku. Chcecie się dowiedzieć, co dalej, to oglądacie kolejne vlogmasy. No wiecie, dużo rzeczy mi czasami piszecie, różnych rzeczy i prywatnych, i takich mniej prywatnych. Ja już wielokrotnie wypowiadałam się na Instastory, że jeśli piszecie do mnie, to nie piszecie do mnie jako do psychologa, tylko do mnie, do youtubera, więc moje zdanie może być kapkę podzielone, niżeli to, które bym powiedziała, gdyby ktoś był u mnie w gabinecie. Rzecz jasna, więc ona jest troszeczkę zawsze inne, nieco. Najwięcej rzeczy, które się powtarza, to są to rzeczy związane z relacjami, a mianowicie kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka, no i tak dalej. I na przykład piszecie mi o różnych sytuacjach, w których to nie czujecie się dobrze, bo wasz przyjaciel zrobił coś takiego i takiego. No słuchajcie, sprawa jest oczywiście indywidualna, ja nie będę mówiła tu za wszystkich, ale mając w głowie tylko te niektóre elementy, które pamiętam, które były, słuchajcie, jeśli ta osoba
nie jest dla was na tyle ważna i na tyle istotna, to znaczy nie jest to nikt z rodziny, nie jest to szef, ani nie jest to bardzo bliski taki przyjaciel, na którym wam zależy, bo ja wiem, jak to jest, jak mamy przyjaciela, no nie mamy z nim więzów krwi, a jednak no nie wyobrażamy sobie życia bez tej osoby, to nie mówiąc o takich sytuacjach, tylko o takich sytuacjach trochę bardziej pobocznych, to słuchajcie, nie otaczajmy się ludźmi, którzy ciągną nas w dół. Odsuńmy się od osób toksycznych dla nas, bo pamiętajmy, bo powtarzam to też, że to, że ktoś jest toksyczny dla nas, nie znaczy, że jest toksyczny dla kogoś innego. My też jesteśmy każdy z nas jest toksyczny dla kogoś, a dla innych osób nie. Więc to jest normalne, że nie, to nie, co nie znaczy, że jak ktoś jest toksyczny, to znaczy, że jest toksyczny totalnie dla wszystkich. Chociaż zdarzają się też takie osoby, ale na szczęście niezbyt często. Więc jeśli dana relacja jest dla nas toksyczna, już nie będę mówiła wtedy o sobie, to będzie lepsze. Jeśli dana relacja jest dla nas toksyczna, to odetnijmy się od takiej osoby. Nie musi to być już teraz natychmiast, wiecie, takie po prostu bach i przecinamy. Może to być stopniowe, może to być po prostu lekkie, po prostu takie odcinanie się. Ja na przykład bardzo często stosuję coś takiego. Nie zdarzyło mi się przez ostatnie kilka lat, że musiałam się od kogoś odciąć tak diametralnie, jeśli byłam z kimś oczywiście w relacji, ja nie mówię z kimś obcym, którego od początku nie lubiłam, tylko mówię z kimś, kto był dla mnie w jakimś tam stopniu ważny, bo nawet taki po prostu znajomy, tylko na cześć jest dla mnie w jakimś tam stopniu ważny, więc ja odcinam takie relacje bardzo powoli. Coraz mniej się odzywam, coraz mniej zagaduję. Mam dalej, powiedzmy, daną osobę w znajomych i tak dalej, ale jest tego po prostu coraz mniej. No powiem wam na swoim przykładzie. Ja bardzo często miałam takie przypadki, że najbardziej ugadzały mnie osoby, które były najbliżej mnie. Ja się hejtem totalnie nie przejmuję. Osoba obca nie jest w stanie mnie obrazić. Nie wiadomo, co by napisała. Czy to dziecko, czy to dorosły hejter, nie jest w stanie mnie obrazić. Po prostu to jest dla mnie obca osoba, nic dla mnie nie znaczy, wiadomo. Mnie najbardziej ugadzają osoby, które są blisko mnie. I bardzo często tak miałam, że żałowałam, że tyle rzeczy mówiłam danej osobie. Bo czasami było tak, nie jest mi potrzebna osoba obok mnie, która wykorzystuje to, co mówię. A mianowicie, na szczęście bardzo mało miałam takich osób, ale się niestety nadziałam w życiu kilka razy, ale na szczęście tylko kilka razy w przeciągu całego życia, że jeśli zwierzyłam się danej osobie, do osoby osobie, czy to były osoby, czy to były rzeczy, które myślałam, czy to były na temat innych osób, czy to było na temat mnie samej, mojego postępowania i tak dalej, to potem miałam teksty czasami w stylu: widzisz, gdybyś tego nie zrobiła, to byś nie miała tak. Albo sorry, ale sama sobie nagrabiłaś. Albo wiesz co, sorry, ale na przykład gdybyś tamtego nie robiła, to byś teraz tego nie miała. Mnie nie są potrzebne ani takie komentarze, ani takie osoby. Więc jeśli jacyś moi znajomi rzucali mi takimi tekstami, no to znaczy, że już nie są moimi znajomymi. Albo są moimi znajomymi dalekimi, że ja takim osobom ukracam. Miałam też taki przypadek, chyba ze dwa razy, że odkąd założyłam kanał i mój kanał zaczął rosnąć, to ja się mniej odzywałam do pewnych osób. I na przykład raz mi ktoś zarzucił, że słuchaj, teraz zadzierasz nosa, teraz udajesz nie wiadomo kogo, a youtuber to nie jest jakoś szanowany zawód i tak dalej, że teraz uważasz się za osobę lepszą i dlatego się do mnie nie odzywasz. Tak mówię bardzo łagodnie, ale o to chodziło, praktycznie o to chodziło. A ta osoba nie zdawała sobie sprawy z jednej podstawowej rzeczy, ponieważ ja nie mówię. Ja nie mówię, jeśli coś mnie ugodzi albo coś mnie wkurzy, że zamierzam uciąć z tą osobą kontakt. Nie mówię takich rzeczy, tylko po prostu ucinam stopniowo. A ta osoba wtedy, mówiąc mi to, nie zdawała sobie sprawy, że to, że ja się mniej odzywam, to wcale nie oznaczało tyle, że mam kanał, tylko oznaczało to nie mniej, nie więcej, że przez zachowanie tej osoby. Nie powiem, czy to był chłopak, czy dziewczyna, bo to w zasadzie nie ma znaczenia, ale no mówię, miałam takie przypadki, możecie się ze mną identyfikować albo nie. I mówię, ta osoba nie zdawała sobie z tego sprawy. A nie zdawała sobie sprawy, bo no dopóki, powiem tak,
Dopóki ktoś nas nie uświadomi, że nasze zachowanie jest raniące, to my nie wiemy, że nasze zachowanie jest raniące. Ja to sobie zdaję z tego sprawę, ale ja jestem taką osobą, że ja nie lubię mówić takich rzeczy. Ja nie lubię powiedzieć komuś, że słuchaj, to mnie zraniło, nie będę się teraz do ciebie odzywać i tak dalej, bo upodabniam się wtedy do tej drugiej osoby. Ja jestem na ogół osobą tolerancyjną, jestem miła. Jeśli coś mnie innego takiego boli, to mówię. Ale jeśli na przykład ktoś mi zadał ból, to ja też bym zadała tej osobie ból, gdybym powiedziała wprost o tym i o tamtym. Rzadko jednak powiem, bo jeśli to się za bardzo powtarza, jeśli ktoś mi mówi chamsko zbyt długo, to wtedy ja już wybuchnę i już powiem, że słuchaj, to jest chamskie i sobie nie życzę. A tak to na ogół ja nie mówię, po prostu czekam, aż to samo wygaśnie, aż po prostu tego będzie coraz mniej. Wiem, ten vlog będzie pod tym względem długi, postaram się innymi rzeczami go kapkę skrócić, ale no musiałam wam powiedzieć taką rozkminę, jak ja sobie na przykład w ten sposób radzę. Możecie się ze mną identyfikować albo nie, zdejmę okulary, bo za bardzo odbija mi tutaj światło. Możecie się ze mną identyfikować albo nie, możecie postępować tak samo jak ja albo nie. Ja wam tylko po prostu mówię, jak ja sobie w ten sposób radzę, ja po prostu powoli, powoli odcinam się od tych osób, które sprawiają mi nieprzyjemność i nawet powiem tak, z własnego doświadczenia. Nawet jeśli powiem niektórym osobom, że słuchaj, to twoje zachowanie jest niewłaściwe, albo to jest chamskie, albo nie życzę sobie tego, to nawet to nie sprawi, że ta osoba zrozumie. Ta osoba zrozumie, że dobra, ja chciałem ci tylko pomóc, ja się o ciebie martwię i tak dalej, ale skoro sobie tego nie życzysz, to okej. No i słuchajcie, kolejna szpila. Kolejna szpila. No bo jak nie dość, że mówisz człowiekowi, że chamsko się zachował, albo zachowuje, bo jeśli to było więcej niż raz, i zwrócisz tej osobie uwagę, to ta osoba w ogóle nie przyjmie tego do wiadomości, że była chamska, tylko przyjmie to do wiadomości, że ty nie jesteś gotowa na to, żeby przyjąć takie słowa. Że to były z troski, to były z sympatii i tak dalej. Nie dajcie się na to nabrać. Nie dajcie się na to nabrać, naprawdę, jeśli ktoś zachowuje się chamsko wobec was i tłumaczy to tym, że się o was troszczy, że się o was martwi, że chce po prostu dla was jak najlepiej, ale jednak zadaje wam ból, nie wierzcie tej osobie, bo to jest bzdura, totalna bzdura. Nie zadaje się komuś ból, mówiąc słowami, które... inaczej. Nie okazujemy troski, o, nie okazujemy troski, mówiąc chamskimi słowami. A jeśli ty nie rozumiesz, że to są chamskie słowa dla tej osoby, to już jest twój problem, a nie mój. Więc tak ja sobie radzę, tak ja sobie poradziłam. Na szczęście takich osób miałam w życiu naprawdę niewiele. Miałam też parę takich osób znajomych, którzy w zasadzie dalej są moimi znajomymi, ale usunęli mnie z Facebooka. Niektórzy z nich czasami chcą wrócić, że mam zaproszenie do znajomych. U mnie znajomi i przyjaciele wiedzą, że u mnie nie ma powrotu na Facebooka. Jakoś Facebook to nie jest nic takiego bardzo ważnego dla mnie, ale nie ma powrotu. Rzadko naprawdę jest powrót, rzadko jest coś takiego, że ktoś mnie usunie, my się przestaniemy kontaktować, a potem znowu będziemy znajomymi na Facebooku. Nie. To jest rzadkość, a tak to ogólnie jest w ten sposób, że dobra, jesteś moim znajomym, ale mnie usunąłeś z Facebooka i nagle potem się zreflektowałeś, że jednak chcesz wrócić, przykro mi, podjąłeś decyzję, że nie ma cię na Facebooku u mnie i ja szanuję twoją decyzję i musisz to zaakceptować. Możemy dalej pisać z pola nieznajomych na Facebooku, ale skoro to ty podjąłeś taką decyzję, że już nie jesteśmy na Facebooku znajomymi, ja z tym nic nie robię. Ja z tym nic nie robię. Takie są moje zasady, moja filozofia. Jak chcecie, słuchajcie, to możecie zostawiać wiadomości pod tym filmem, czy wiadomości na Instagramie prywatne, jeśli chcecie, żebym poruszyła jakiś inny temat lub konkretnie jakieś zagadnienie, bo na razie mówię ogólnikowo. Na razie mówię ogólnikowo, a już 11 minut gadam. Czyli słuchajcie, jeśli ktoś jest dla was chamski,
powoduje, że czujecie się źle, to polecam ukrócać wtedy kontakty z taką osobą. Czy to zrobicie w sposób nagły, czy to powiecie w sposób taki, że powiecie, że już nie będziemy się kolegować, nie będziemy się przyjaźnić, czy zrobicie to stopniowo. Ja robię to stopniowo, no bo ponieważ, no tak jak powiedziałam, jeśli ktoś ugadza mnie w serce, to jeśli komuś powiem coś wprost, to ugodzę tego kogoś w serce, a ja nie jestem taką osobą. Ja nie jestem taką osobą, ja po prostu wolę się odciąć, zamiast, jeśli ktoś we mnie kamieniem, to ja go w niego też kamieniem. Jeśli ktoś nie rozumie, że jest dla mnie chamski, to trudno, musi dorosnąć, najzwyczajniej w świecie. Nieważne, czy jest dorosły, czy jest dzieckiem, ale musi dorosnąć, jeśli nie widzi w tym nic złego. Bo mówię, ja już miałam takie przypadki, że sygnalizowałam, ale te osoby totalnie nie rozumiały. Totalnie nie rozumiały, że zachowały się po chamsku, tylko po prostu tłumaczyły to tym w ten sposób, że ja nie jestem gotowa na ich krytykę. Ja nie jestem, no w zasadzie to jest tak, ja nie jestem gotowa na ich krytykę. I że one to zrobiły z troski. Z troski to... Jeśli z troski, to byście nie wypominali mi rzeczy, które wam powiedziałam tylko dla was. Z troski byście nie gadali potem dalej, bo dla mnie, słuchajcie, najgorszą rzeczą też jest to, że jeśli ja się komuś zwierzę, a ten ktoś ma więcej niż jednego kumpla czy przyjaciela i potem pójdzie do drugiego swojego przyjaciela i powie mu to, co powiedziałam ja, tej osobie w tajemnicy. To jest najgorsze, co może być. Uciekajcie od takich osób. Naprawdę. Uciekajcie, bo to jest najgorszy sort człowieka, który po prostu obgaduje was dalej, pomimo że my jesteśmy jego przyjaciółmi, ale on ma też swojego innego przyjaciela, który być może jest większym przyjacielem niż my, albo na równi, pójdzie do drugiego i powie to samo, co myśmy słyszeli. Uciekajcie od takich osób. Naprawdę. Oraz jeśli ktoś wykorzystuje to, co żeście powiedzieli przeciw wam. A mianowicie, ja jeśli na przykład się komuś zwierzam, mówię z rzeczy, to ja naprawdę nie potrzebuję, żeby ktoś mi potem wyliczał to, że jeśli ja to zrobiłam, bo się do tego przyznałam, że to zrobiłam, jeśli ja to zrobiłam, to powinnam wiedzieć, jakie są konsekwencje i powinnam się niestety z tym pogodzić, że takie są fakty. Ja nie potrzebuję czegoś takiego. Ja potrzebuję, jeśli już się komuś zwierzam, przyjacielowi, to potrzebuję wsparcia w tej sytuacji, która jest teraz, a nie z rozliczaniem mnie z tego, co zrobiłam wcześniej, co doprowadziło do tej sytuacji. Ja tego nie potrzebuję, a jeśli ludzie tego nie rozumieją, to znaczy, że nie są gotowi na moją przyjaźń. O, w ten sposób. Ja to tak uznaję. Ja się zadaję z osobami dorosłymi mentalnie, a nie z hamową. Dobra, przestaję gadać, bo już się trochę rozgadałam. Jeśli widzicie w tym trochę siebie, to też pamiętajcie o tym, że nie musicie wcale tego znosić. I tak jak powiedziałam, jeśli chcecie, żebym jeszcze o czymś opowiedziała na innych vlogmasach, koniecznie piszcie do mnie, czy prywatnie na Instagramie, czy tutaj pod filmem. Poruszę ten temat, bo wtedy te vlogmasy będą fajniejsze. No kapkę dłuższe, ale będą fajniejsze. Wtedy jak będę więcej gadać. Dobra, buziaczki. Lecimy do otwierania kalendarza. No dobra, to teraz lecimy. Trójeczka, trójeczka, trójeczka. Gdzie ja? Tu mam trójeczkę. No zaraz zobaczymy. O, tu jest rarity. A tutaj mamy choineczkę. No dobra. Odkładamy. No i teraz. Tum, 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 tum. Tu akurat jest na samym brzegu trójka. W cudownym kalendarzu glam shopowym. Tu? Nie, z drugiej strony. Oj. Co to jest? Kotku, czy ja mogę zobaczyć? Czy to jest jakiś rozświetlacz, czy róż? Sezon na blask. Wygląda na to, że rozświetlacz. Oj! Widzisz, spadło mi. O kurczę, się trochę posypało. No, trochę sobie tam zbiorę.
Czekajcie chwilę. Tak, to jest rozświetlacz i mi niestety się popsuł. Ale sobie wezmę go troszeczkę może spirytusem, żeby go połączyć, ale czekajcie, muszę dotknąć. No kurde, ale blask. No praktycznie pasuje do tego cienia. Ja tam za złotkami aż tak bardzo nie jestem fanką, więc jakby fajne są tutaj te rzeczy pierwsze. Ale być może dalej w głąb kalendarza będą rzeczy bardziej dla mnie. Bo zarówno i cienie, nie, rozświetlacze złote to tak średnio, cienie to tak jeszcze mniej. Więc zobaczymy. Dobra, ja tutaj sobie wezmę to naprawię i dam do tej kasetki. Dobra, no to do zobaczenia. Widzimy się jutro o 7 rano. Orzeszku, pożegnasz się? Miał. No.